A więc oficjalnie rozpoczynamy kolejny pojedynek. Dużo siły po obu stronach, takie mam wrażenie w tym pojedynku. Kategoria, przypominam, 77 kg. A więc już te ciosy na pewno ważą. W czerwonych rękawicach walczy Kornel Kaczmarczyk, a w niebieskich Artur Kułak. Przyjezdny. Na razie obaj widać, że mają najwyraźniej szacunek do swoich umiejętności, albo po prostu sprawdzają, na co którego z nich stać. Już tak widać i mam wrażenie, i patrząc po budowie Kornela Kaczmarczyka, że będzie, no i poza tym, biorąc pod uwagę klub, z jakiego się wywodzi, że gdzieś tam zanurkuje chwila, moment po to obalenie, bo widać, że czeka. O właśnie, o właśnie, no i skutecznie. Narożnik z Grappling Kraków podpowiada Kornelowi, aby wyciągnął nogę właśnie z tej półgardy i próbował przejść. Póki co bardzo dobrze sobie radzi tymi uderzeniami z góry. Częstuje swojego rywala i widać, że idzie za tym siła. I koniec rundy numer 1. No zdecydowanie. Punktacja dla Kornela Kaczmarczyka. No możemy się tylko domyślać, co narożnik Kornela Kaczmarczyka podpowiedział mu w drugiej rundzie, a więc pewnie więcej tego samego. Chociaż mocne uderzenie. No ale to jest być może również zasłona, ależ soczysty ten high kick wszedł na twarz, na głowę Rafała Młynarczyka, który, przepraszam, na Artura Kułaka, który jednocześnie próbował skrócić dystans i przechwycić tę nogę. I właśnie tak jak teraz obalić, ale tylko na chwilę. Głęboki wdech ze strony Kornela Kaczmarczyka. Ależ no dużo siły naprawdę wkłada w ten pojedynek, te obalenia Kornel Kaczmarczyk.
No też zobaczymy, jak będzie to skutkowało w tej ostatniej rundzie. Na jego szczęście rundy trwają tylko 3 minuty. Bardziej statyczny teraz fragment tego pojedynku. Zawodnik Grappling Kraków no ma pozycję dominującą, jeszcze niewiele z niej wynika, aczkolwiek co róż jest w stanie serwować a to uderzenie lewą, a to prawą. Tu słyszymy jakieś dziwne krzyki dobiegające z publiczności damskiej. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Chyba po prostu emocje tak się udzielają, jakieś pani. Ależ potężne uderzenia młotkowe. I jeszcze jeden na sam koniec i drugi. No tak, tym sposobem Kornel zabezpieczył sobie tę drugą rundę. Runda trzecia, ostatnia. Mogliśmy obserwować właśnie przez moment, że Kornel Kaczmarczyk, no ten styl, który narzucił i budowa kontra właśnie w zestawieniu z jego budową ciała, on dosłownie usiadł między rundami. Narożnik od razu polecił mu, żeby wstał, żeby gdzieś tam nie uciskał, żeby był w stanie dobrze oddychać również z przepony. Także no tak jak mówiłem, skutecznie, ale co za tym idzie, spore energii go to kosztowało, ale póki co dwie rundy zdecydowanie dla zawodnika Grappling Kraków. No i teraz Artur Kułak jakby próbował zagrać w grę swojego rywala. Ale teraz skutecznie, na chwilę skutecznie przynajmniej broni i świetnie na razie broni, ale ostatecznie został położony na plecach. To na pewno ten atak, na pewno to kosztowało dużo energii Kornela Kaczmarczyka. Ale to już jest ostatnia runda. Strategia pozostaje ta sama. Obalić, kontrolować i ewentualnie obijać, jak tylko pojawi się okazja. Thank you.
przyspiesza w tym obijaniu. Czas ucieka. Póki co ma zabezpieczone, raz świetnie wyjął nogę właśnie z tej półgardy i przeszedł do bocznej. Jego rywal się odkręca. No i Artur gdzieś próbuje wykorzystać właśnie przy siatce możliwość dostania, ale ostatecznie znowu zostaje położony na plecach. Bardzo siłowy styl Kornela Kaczmarczyka. Jest dla niego po prostu skuteczny, także nie ma powodu, żeby go zmieniał. I słyszymy ostatnie 10 sekund tego pojedynku. No i jak mogliśmy się spodziewać, jeszcze przyspieszenie i próba wyjścia Artura Kułaka. Jednogłośna decyzja i za chwilę rozdanie, wręczenie pucharów i pamiątkowe foto.